Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym odcinku coś takiego jeszcze nie widziałem na własne oczy. Jestem na Służewcu, Warszawa, Midas Kebab. Nie wiem, czy już byliście, bo podobno jest to starszy lokal. Ja byłem tu pierwszy raz, trafiłem przez przypadek, bo zabłądziłem. I czy warto tu kupić, rozważyć, czy omijać? Ocena na końcu filmu, jak zwykle, trochę poopowiadam. Jest to kebab turecki, ceny są jedne z niższych, więc tak 20-22 zł, 25 to jak na Warszawę to nie jest najdrożej. Kebab znajduje się na bazarze, nie wiem co to za bazar, też byłem tu pierwszy raz. No, miejsce raczej takie nieprzyjemne, ponure. Kebab znajduje się w budce, której nie jest za czysto. Czy nie? Ale to tyle ze złych rzeczy. To reklamę pan może. Przede wszystkim ja to wrzucę na YouTube. Pan Turek jest niezwykle sympatyczny. Nie wiem, czy to jest właściciel, ale czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Mianowicie, jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, kebaba z frytkami, a nie masz pieniędzy, to pan mi sam po prostu dołożył frytki gratis i jeszcze zaproponował na przykład Coca-Colę gratis. Podobno jest to oferta dla studentów. Ja nie jestem studentem, jestem stary. Może być mieszany. A mimo wszystko potraktował mnie pan jak studenta. Napoju nie wziąłem, bo stwierdziłem, że nie będę tu pana naciągał na koszty. Ale pan mi zrobił tego kebaba z frytkami za darmo. Podobno jest to standard, jak czytałem w internecie. Więc jeżeli chodzi o obsługę, to pierwsza klasa. Byłem miło zaskoczony. Niektórzy mówią, że nawet pan daje gratis, jak coś jest nie tak, więc naprawia swoje błędy. To się chwali. Ja na pewno tu wrócę. Pan dobrze po polsku. Z tego względu, że ten kebab nie smakował. Dlaczego? Mięso jest od. Mięso jest od. Niestety jest tylko kurczak. Dobrze. Natomiast kurczak z piri piri jest bardzo dobry. Smakuje jak prawdziwy kurczak. Dobrze przyprawiony. Nie ma się do czego tutaj przyczepić. Jest to jedno z lepszych mięs na rynku. Więc jest bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma innego, ale widocznie tak musi być. Widocznie nie ma takiego dużego ruchu, żeby dwa mięsa trzymać, bo to generuje koszty. Pita, standardzik, nie jest to nic rewolucyjnego. Sałatki, standardzik. Natomiast trzeba pochwalić przyprawy, które są użyte. Zapraszamy na Midasa. W tym kebabie jest to prawdziwy turecki kebab i wyjątkowo smaczny. Sosy rzadkie, za rzadkie moim zdaniem powinny być gęstsze, bo są za bardzo rozwodnione. W komentarzach czytałem. Te frytki mi nie smakowały, zostały niedopieczone, niedosmażone. Być może to była taka wpadka, więc jak nie chcesz ryzykować, to zamów bez frytek po prostu. I oceniam tego kebaba na trójeczkę, więc nie jest źle, jest to powyżej średniej. Ja na pewno tu będę przychodził jeść. Kebab mi bardzo smakował, niestety ten jeden punkt muszę odjąć za te sosy, które są, tak jak mówiłem, wodniste. I jeden punkt odejmuję za pitę, która mogłaby być lepsza. Zapraszam was tu. Do usłyszenia. Hej.